Psy to najmilsze zwierzaki na świecie. I niektóre z nich mogą w rzeczywistości wzbudzać podziw dzięki swojej wartości. Tak, podobnie jak ludzie, psy też mogą być milionerami. Oto 5 najbogatszych psów na świecie. Większość z nich otrzymała fortunę po śmierci swoich hojnych właścicieli. Numer 5. Psy Roddenberrys. Należący do popularnego twórcy Star Trek Gina Roddenberry i jego żony Mayer, która sama była artystką i gwiazdą telewizyjną, ich psy warte były 4 miliony dolarów w 2009 roku, kiedy zmarła Mayer. Para Roddenberry, zwłaszcza Mayer, bardzo lubiła i przywiązywała się do swoich psów, które należały do różnych ras. Wdowa twórcy Star Trek martwiła się o przyszłą opiekę nad swoimi futrzanymi członkami rodziny, dlatego pozostawiła dla nich 4 miliony dolarów wraz z dozorcą i rezydencją. Mayer w testamencie przeznaczyła również 1 milion dolarów na swojego pracownika. Najwyraźniej Mayer była pod wielkim wrażeniem sposobu, w jaki opiekowała się psami, dlatego miała prawo mieszkać z psami w rezydencji. Mayer założyła także fundusz, który miał być poświęcony zapewnieniu jak najlepszej opieki psom. 5 psów Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, amerykańska sensacja medialna i filantropka, zawsze była znana z głębokiej miłości do psów i jest właścicielem nie jednego, a kilku psiaków. Jednak 5 ulubionych psów Ofry wymaga szczególnej wzmianki, ponieważ należą one do najbogatszych psów na całym świecie. 3 golden retrievery o imieniu Luke, Lila i Gracie zostały zabrane jako słodkie szczeniaczki w 2006 roku z pustyni Mojave w Kalifornii przez Ofra i jej chłopaka Stedmana. Gracie niestety zmarła 2 lata później w wyniku wypadku. 2 pozostałe to Cocker Spaniel o imieniu Sadie i siostrzany duet Springer Spaniel o imieniu Sunny and Lorraine. Oprah adoptowała je wszystkie ze schroniska w Chicago. Teraz wszystkie te psy mają kolektywną wartość majątku w wysokości 30 milionów dolarów, które zostały im już przydzielone przez ich właścicielkę. Nie trzeba dodawać, że wszystkie 5 kumli Luke, Lila, Sadie, Sunny i Lorraine są nie tylko bogate, ale także wyjątkowo rozpieszczane. Wszystkie z nich są bardzo wymagające i prowadzą luksusowe życie. Podobnie jak ich właścicielka, która znana jest z eleganckich wyborów. Miłość między Ofra i jej psami jest wzorowa i urocza, co jest dość widoczne na podstawie częstych postów i zdjęć, które aktorka publikuje w swoich mediach społecznościowych. Każdy pies jest jak członek rodziny, ale Ofra rzeczywiście pokazuje nam, jak życzliwy może być jego najlepszy przyjaciel. Psy w wyniku towarzyszenia Ofra są przyzwyczajone do uwagi mediów. Numer 3. Conchita. Conchita rasy Chihuahua był jednym z 3 bardzo kochanych psów należących do Gail Posner, spadkobierczyni olbrzymiego majątku. Posner zmarła w marcu 2010 roku, pozostawiając zgromadzoną fortunę w wysokości 3 milionów dolarów i rezydencję w Miami dla Conchity i jej 2 sióstr, April Marie i Lucie. Jednak Conchita była z pewnością jedną z najbardziej kochanych i rozpieszczanych chihuahua, jakie kiedykolwiek się urodziły. Żyła niezwykle luksusowo. Wybierała się na cotygodniowe zabiegi spa, manicure i pedicure w swoim ulubionym złotym Cadillacu. Conchita towarzyszyła Posner na kilku głośnych lunchach i kolacjach. Kiedyś otrzymała diamentowy naszyjnik Cartiera o wartości 10 tysięcy dolarów, którego nie mogła nosić z powodu dyskomfortu. Przy innej okazji Posner kupiła Conchicie perukę na zamówienie, którą stworzyła Ruth Regina, była wizażystka Beatlesów. Miłość i przywiązanie Posner do Conchity czasami wydawały się dziwne. Posner zadbała o to, by jej śmierć nie przeszkodziła wyrafinowanemu stylowi życia jej psów. Dlatego Conchita pozostała z nadmorską posiadłością w Miami o wartości ponad 8 milionów dolarów wraz z 2 milionami dolarów na codzienne wydatki. W rzeczywistości pozostawiła podobną kwotę pozostałym 2 psom, aby Conchita nie czuła się samotna. Conchita wraz z jej 2 towarzyszami opiekowało się sztab ludzi, w tym osobisty asystent i 2 ochroniarzy, którym przydzielono łącznie 24 miliony dolarów, aby mieć pewność, że opieka i rozpieszczanie będą kontynuowane. Miejsce 2. Pies Trouble. Maltański pies pasterski należał do niezwykle popularnej i często nienawidzonej miliarderki, potentata branży hotelowej Leon Helmsley.
Trouble urodził się w 1999 roku, zmarł w 2011 roku. Właścicielka Leona Helmsley była znana ze swojej ekstrawagancji i ekstrawaganckiej osobowości. W chwili śmierci w 2007 roku pozostawiła pokaźną sumę w wysokości 12 milionów dolarów ukochanemu Maltańczykowi. Chociaż wartość została później zmniejszona do 2 milionów dolarów według sędziego, Trouble nadal jest jednym z najbardziej znanych i bogatych psów, jakie kiedykolwiek żyły. Styl życia, być może najbardziej godnego Maltańczyka, może zawstydzić właścicieli innych psów. Kiedy Helmsley żyła, Trouble mieszkał z nią w domu wartym 35 milionów dolarów o nazwie Dunellen Hall. Po jej śmierci Trouble został przywieziony prywatnym odrzutowcem do dwupoziomego penthouse'u Helmsley w Arizonie i na Florydzie. Nawiązując do ekstrawaganckiego stylu życia właścicielki, Trouble nosiła diamentowy kołnierz i wolała podróżować limuzyną Mercedes. Uwielbiała jeść świeżego kurczaka i warzywa przygotowane przez szefa kuchni hotelu Helmsley. Po śmierci Leony Helmsley w 2007 roku opiekunem Trouble był dozorca w hotelu Sandcastle na Florydzie, który co roku dostawał aż 100 tysięcy dolarów za opiekę nad tym bogatym psiakiem. Około 8 tysięcy dolarów przeznaczono na jej potrzeby pielęgnacyjne, a ponieważ otrzymała kilka groź śmierci, otrzymała również przywilej posiadania 24-godzinnego ochraniarza, który kosztuje około 98 tysięcy dolarów rocznie. Ten Maltańczyk wart był miliony dolarów i był jednym z najbogatszych i najbardziej rozpieszczanych psów na świecie. Numer 1. Owczarek niemiecki Gunter IV. Gunter IV, to owczarek niemiecki, jest jednym z najbogatszych zwierząt na świecie. Jego majątek osiąga wartość około 400 milionów dolarów. Jakkolwiek oszałamiający może być fakt, Gunter IV, który urodził się około 1991 roku, odziedziczył ogromną fortunę po swoim ojcu, Gunterze III. Teraz Gunter III był własnością niemieckiej hrabiny Karloty Lipsztyn. Karlota z braku własnych dzieci i będąc żarliwą miłośniczką zwierząt domowych, po śmierci zostawiła 80 milionów dolarów dla swojego futrzastego towarzysza. Kiedy Gunter III zmarł, ta ogromna fortuna została przekazana jego synowi. Przez lata opiekunowie Guntera IV byli na tyle sprytni, że pięciokrotnie zamieniali fortunę w godne inwestycje, dając Gunterowi IV pozycję lidera w rankingu. Gunter IV był na kilku aukcjach, a nawet wygrał rzadką białą truflę w 2001 roku, kupując ją za ponad milion dolarów. Posiada kilka samochodów i posiadłości, w tym nieruchomości we Włoszech, Niemczech i na Bahamach. Co zaskakujące, jedną z jego inwestycji jest dom rodzinny w Miami o wartości 7,5 miliona dolarów, który kiedyś był okupowany przez gwiazdę popu Madonnę. Typowy dzień w życiu Guntera IV może wprawić każdego w osłupienie. Uczestniczy w nim osobista pokojówka i kamerdyner wraz z kilkoma innymi ludzkimi pomocnikami. Podróżuje on od jednego ze swoich domów do drugiego w swojej luksusowej limuzynie i cieszy się latami w swoim niestandardowym basenie. Ogólny styl życia Guntera IV jest z pewnością wzorowy pod względem luksusu, wyrafinowania i wartości. Spekulacje mówią, że Gunter IV ma dziś 27 lat, podczas gdy owczarki niemieckie mają żywotność od 10 do 13 lat. Jednak trudno jest zgłębić się w sprawę, aby dowiedzieć się, czy jest on prawdziwym Gunterem IV, czy zwykłym oszustem.